Jaką bazę wybrać na kampera terenowego 4x4? Początkowo chcieliśmy tylko odpowiedzieć na pytanie z komentarza, jaka jest techniczna przewaga Iveco nad Sprinterem 4x4, ale przygotowując materiał stwierdziłem, że nie byłby on kompletny, gdybyśmy nie pokazali, jak doszliśmy do tego wyboru. Czyli jak wybraliśmy bazę spośród wielu pojazdów 4x4, jak Volkswagen T4, Delica, Sprinter, Iveco, Unimog czy inne busy, a nawet ciężarówki, bo takie też braliśmy pod uwagę. Materiał postanowiłem podzielić na dwa odcinki. W tym skupimy się na technicznych i terenowych aspektach pojazdu, a w następnym przyjrzymy się kwestii przepisów, wymogów, ograniczeń oraz poruszymy temat tachografu dla kamperów powyżej 3,5 tony. Na wstępie uprzedzę, że nie znajdziecie tu jednoznacznej odpowiedzi. Każdy z tych pojazdów posiada zarówno zalety, jak i wady i tak naprawdę przeznaczony jest dla innej grupy odbiorców. Dużo zależy od tego, gdzie chcecie jeździć, w jakim terenie, jakie macie potrzeby, a z czego jesteście w stanie zrezygnować. My postaramy się jedynie pokazać Wam przekrój dostępnych opcji z naszą subiektywną oceną oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na konkretny wariant. Zapewne mówiąc kamper terenowy, nie jedna osoba pomyśli w pierwszej kolejności o Unimogu. Nie ukrywam, że tak było też z nami. Bez wątpienia jest to na pewno jedna z dzielniejszych ciężarówek. Posiada mosty portalowe ze zwolnicami, co z kolei znacząco podnosi prześwit do ponad 42 cm, jak podaje producent. Głębokość brodzenia od 80 do 120 cm. Komplet blokad. W nowszych wersjach można je zapinać również podczas jazdy. W nowym Unimogu wprowadzono również system centralnego pompowania kół. Wał napędowy osłonięty jest teleskopową rurą, co chroni go przed uszkodzeniami. W zawieszeniu zastosowano sprężyny zamiast resorów, jak to ma miejsce w większości ciężarówek. Ogólnie solidna konstrukcja, dobre kąty i jeszcze mnóstwo innych zalet. Ale nawet Unimog nie jest bez wad. Przede wszystkim zacznijmy od zakupu. Przeglądając oferty aut używanych, znaleźliśmy ponad 30-letnie Unimogi za 50-60 tysięcy, a im nowsze, tym były droższe. To chyba największą wadą tych pojazdów jest komfort podróżowania. O ile w terenie ten pojazd radzi sobie świetnie, to nierzadko trzeba dojechać kilkaset lub nawet ponad 1000 km do tego terenu. I mówiąc krótko, w środku to jest po prostu traktor. I nie ma się co dziwić, bo właśnie jako maszyna rolnicza został stworzony. Oczywiście można kupić nowego Unimoga, gdzie znacząco podniesiono standard w kabinie, tyle że samo podwozie to koszt prawie 500 000 zł. Ceny się zaczynają od 80 tysięcy euro netto. W opisie link do całego filmu z testów. Skoro nie Unimog, to może jakaś inna ciężarówka 4x4. W sumie jest ich większy wybór, niektóre są nawet bardziej komfortowe od Unimoga, często są też tańsze. Więc się zaczęliśmy rozglądać za jakimś Manem L2000 czy jako Eurocargo 4x4. Ale jak byliśmy na wyjeździe w jakimś trudniejszym terenie, zadawaliśmy sobie pytanie, czy dany odcinek drogi, którym właśnie jedziemy, przejechalibyśmy taką ciężarówką? W sumie to samo pytanie zadawaliśmy sobie też do innych busów. I niestety, ale ze względu na gabaryt, podróżując ciężarówką, wiele miejsc, które odwiedziliśmy do tej pory, nie byłoby dla nas dostępnych. Kolejną sprawą to to, że pojazdy te po zrobieniu zabudowy będą ważyć najczęściej powyżej 7,5 tony. Przy tej wadze, dopóki dokopią się do twardego, idą w sumie jak czołg. Ale jak wjadą na grząski grunt i się zapadną, to będzie potrzebnie równie ciężki sprzęt, żeby je wyciągnąć. To też jest dosyć sporą wadą, szczególnie jeżeli podróżuje się samemu. Nie bez znaczenia są też koszty utrzymania takich pojazdów i w głównej mierze mam tu na myśli spalanie. Nie oznacza to, że nie mają swojej grupy odbiorców. Według nas takie auto jest dobre na bardzo długie wyjazdy lub nawet na przeprowadzkę na stałe do kampera. Na pewno daje możliwość zrobienia większej i bardziej komfortowej zabudowy. Świetnie się sprawdza na dużych otwartych przestrzeniach, na przykład w Afryce, Mongolii, Syberii lub tym podobnym. My z kolei szukamy pojazdu uniwersalnego, którym można podróżować zarówno na takich rozległych terenach, jak po ciasnej Europie. Takiego, który nie utknie w lesie czy na górskich ciasnych serpentynach albo w małych miasteczkach. A skoro już ustaliliśmy, że waga ciężka nie jest dla nas, to przyjrzeliśmy się mniejszym i tańszym pojazdom. Na drugim końcu tej skali mamy auta gabarytów Volkswagena T4 Synchro, który również posiada napędy 4x4. Niewątpliwie dużą zaletą tych pojazdów jest ich dostępność i cena. To samo tyczy się, jeżeli chodzi o części zamienne. Co do samych napędów. Delica ma na przykład napędy z Pajero i naprawdę dobrze radzi sobie w terenie. Jeżeli chodzi o T4 Synchro, to na przykład w Rumunii spotkaliśmy ekipę, która takim pojazdem przemierzyła już setki kilometrów w terenie.
W opisie zamieszczam linka do ich kanału. Widać, że te auta w cięższym terenie też dają radę, ale to jest ich 100, a nawet 120% możliwości terenowych. A to nie do końca jest dobre, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, podzespoły napędowe są bardzo mocno obciążone i bardzo łatwo o awarię. Druga kwestia to sama zabudowa, która w kamperze jest bardziej delikatna i łatwiej ją uszkodzić. Dlatego przeszkody powinno się pokonywać raczej technicznie, powoli, a nie rozpędem. Myślę, że optymalnie byłoby wykorzystywać napędy tak w 60-80%, co daje możliwość delikatniejszej jazdy i zmniejszy szanse na uszkodzenia. Natomiast jeżeli mielibyśmy nigdy nie wykorzystać nawet połowy możliwości terenowych pojazdu, na przykład jeżdżąc tylko po szutrach, to trzeba się zastanowić, czy nie lepiej poszukać tańszego, wygodniejszego i mniej terenowego auta. Dlatego przed takim wyborem dobrze jest już mieć jakieś doświadczenie za sobą i wiedzieć, co się podoba, gdzie będziemy jeździć i czego potrzebujemy, żeby te podróże realizować. Ale wracając, ostateczną kwestią, która przekreśliła samochody gabarytów Volkswagena T4 czy Delici, którą też rozważaliśmy, to miejsce na zabudowę. Trudno do takiego auta wcisnąć pełnoprawnego kampera z kuchnią, łazienką i wewnętrzną sypialnią. W takim aucie nie da się też stanąć wyprostowanym bez posiadania podnoszonego dachu. Oczywiście jest wiele konstrukcji rozkładanych czy właśnie z podnoszonym dachem na małych vanach lub nawet na zwykłych terenówkach. W opisie dam linki do kilku filmów i kanałów właśnie z takimi rozwiązaniami. Nam chodziło o trochę wygodniejsze rozwiązanie bez rozkładania dachu czy innych systemów. Zresztą wspominaliśmy o tym w filmie o Landku, gdzie mówiliśmy, że ważne dla nas jest też możliwość ewakuacji z obozu. Gdy coś się wydarzy, to możemy się po prostu przesiąść za kierownicę i odjechać bez składania obozowiska. Dlatego przejdźmy do klasy pojazdów średnich. Oczywiście pod względem wielkości, a nie jakości. Pozornie mamy tu całkiem duży wybór, czyli przede wszystkim to wszystkie busy 4x4, czyli pojazdy uterenowione typu Sprinter, odpowiedniki Crafter, Man TGE, Trojaczki, Ducato Boxer Jumper z napędami Dangla albo Renault Master, ale są to pojazdy tylko uterenowione. Na pewno ciekawym rozwiązaniem są tu wzmocnione podzespoły napędowe z pełnymi blokadami, montowane przez zewnętrzne firmy takie jak właśnie Oberreitner czy Eaglehawk. Ale prawdę mówiąc, pojazdy ze wzmocnionymi napędami praktycznie nie występują na rynku wtórnym. Czyli jedyną opcją jest zakup nowego auta, co z kolei wiąże się z wysoką ceną. A z powodu ceny nie braliśmy też pod uwagę najnowszego Iveco Daily 4x4, który jest poza naszym budżetem. My szukaliśmy naszej bazy chyba przez ponad 2 lata. I na koniec tak naprawdę zostały nam dwie opcje. Wahaliśmy się pomiędzy Sprinterem a Iveco. I przede wszystkim na początek należy uwzględnić, którą generację pojazdów porównujemy. Bo do wyboru mamy tańszą opcję Sprintera, czyli W903 oraz droższą W906. Niestety Iveco Daily 4x4 jest trudniej znaleźć na rynku wtórnym. Z generacjami Iveca sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ podział ten różni się w zależności od źródła. Często liftingi są traktowane jak nowe generacje i tak możemy mieć nawet 6 generacji. A na przykład zgodnie ze stroną producenta, to co znalazłem, mamy tylko 3 generacje, a reszta to mniejsze lub większe liftingi. I tym nazewnictwem będę się posługiwał. W związku z tym nas interesowało Iveco z napędami 4x4 pierwszej generacji, czyli z lat 90. oraz Iveco drugiej generacji, czyli z lat 2006-2014, bo wtedy właśnie występowało z napędami 4x4. I na początek przyjrzymy się właśnie tym napędom. Zarówno obie wersje Sprintera, jak i pierwsza generacja Iveco z tyłu posiadają sztywny most, a przód to zawieszenie niezależne. Z kolei w drugiej generacji Iveco przednie zawieszenie zastąpiono sztywnym mostem i to rozwiązanie występowało również w trzeciej generacji aż do 2018 roku. Jednak z tego względu w tym okresie zrezygnowano z wersji blaszak z napędem na wszystkie koła. Tak więc pozostała nam możliwość zabudowy jedynie w postaci kontenera. Zastosowanie sztywnych mostów o większej wytrzymałości pozwoliło zwiększyć seryjne koła do 37 cali. Niestety projektanci użyli bardzo nietypowych opon o rozmiarze 255x100 na 16-calowych felgach. Same felgi są na tyle niewymiarowe, że właściwie do wyboru mamy jedynie jedną oponę za horrendalną cenę. Zaś sama opona jest na tyle wąska, że bardzo łatwo zapada się w miękkim terenie. Dlatego często użytkownicy wymieniają felgi na nieoryginalne. I tu dość łatwo przystosować 17-calową felgę od Hammera, i w ten oto sposób możemy założyć opony 37 cali,
na 12,5 na właśnie 17-calowe felgi. Taka szerokość opony znacznie poprawia też zachowanie się pojazdu na grząskim gruncie. A jeżeli jesteśmy już przy oponach, to Sprinter fabrycznie jest wyposażony w mniejsze koła niż Iveco i bez większych modyfikacji, potencjalnych awarii da się założyć tam 32-calowe opony. Na przykład dokładnie te same, co mamy w Landku, czyli 265x75R16. Pamiętajmy jednak, że im większe koło, a delikatniejszy układ napędowy, tym łatwiej o awarię. Ale wszystko też zależy od kierowcy i tego, jak jeździ w terenie. Rozmiar kół z kolei ma duży wpływ na prześwit, a także na kąty natarcia, zejścia i rampowy. I tutaj mamy tak. Dla Iveco pod główką mostu mamy 26 cm. Jeżeli chodzi o Sprintera, to pod główką mostu mamy z tyłu 22 cm, a pod belką przednią mamy 25 cm. Z tym, że główka mostu styka się z gruntem na szerokości tylko kilku centymetrów, a belka przednia jest po całej szerokości pojazdu, co stawia duży opór, jeżeli na przykład pchamy błoto czy piasek przed sobą. Dla porównania, w naszym Landku prześwit wynosi około 24 cm, a w patrolu na 37 to 29 cm. Przypominam, że prześwit Unimoga zaczyna się od 42 cm. Sztywne mosty to też większy wykrzyż. No i właśnie największą bolączką Sprintera jest ten wykrzyż. Niestety to auto praktycznie się nie krzyżuje. Niewiele potrzeba, by koła straciły przyczepność. Oczywiście można na to coś zaradzić, stosując blokady. I prawdę mówiąc, podobnie mamy w naszym Landku. To też nie jest auto, które się bardzo dobrze krzyżuje w porównaniu z innymi terenówkami. Ale lżejszym autem terenowym możemy niektóre przeszkody brać większym rozpędem, a do tego na przykład my mamy właśnie blokady typu torsen. Oczywiście cały czas mówimy o w miarę seryjnym zawieszeniu bez większych modyfikacji. Chociaż powiem szczerze, że podczas testów Land Rover mnie zaskoczył. I tak Landek na wykrzyżu wjechał na około 57 cm, Iveco wjechało na około 60 cm, Sprinterem udało nam się podnieść koło na około 30 cm. Dla porównania, gdy Terenwizja testowała terenówki na rampie, uzyskali dla Forda Raptora 43 cm, Patrola bez stabilizatorów 67 cm i ich Patrola marzeń też bez stabilizatora 88 cm i niewiele mniej Wranglerem. W opisie umieszczam link do tego odcinka, żebyście nie musieli szukać. Po ich filmie widzę, że ja trochę zrobiłem też błąd, bo wjeżdżałem tylko przodem podczas testów, a mogłem też sprawdzić wjazd tyłem, bo zauważyłem, że są niewielkie różnice. Mimo to ten test i tak pokazuje dużą różnicę pomiędzy Iveco a Sprinterem. A skoro wspomniałem już o blokadach, to nasze Iveco ma stały napęd na 4 koła i posiada komplet blokad, czyli centralną i na obu mostach. Jeżeli chodzi o Sprintera, to starsza wersja posiada dołączany przedni napęd oraz najczęściej blokadę tylnego mostu. Nowsza 906 to też napęd na tył z dołączanym przodem, ale niestety blokady zastąpiono systemem elektronicznym bazującym na ASR, co już nie do końca się tak dobrze sprawdza w terenie. Co prawda jest dostępna blokada firmy RB do tylnego mostu do 906, ale wiąże się to ze sporym wydatkiem, gdyż wymaga również wymiany ataku i talerza. Ostatnia sprawa to reduktor. I tak, dla przykładu, w patrolu przełożenie terenowe to 2 do 1, czyli dwukrotne. W naszym Landku to 3 do 1, trzykrotne. W Iveco drugiej generacji mamy wprawdzie jeden reduktor, ale dwa wolne biegi, które można użyć osobno lub razem. I tak mamy przełożenie 1,3 do 1 oraz drugie 3 do 1, czyli trzykrotne. Oraz włączając oba naraz, czyli około 4 do 1 i to już jest naprawdę sporo. Ale przydaje się, gdy w terenie poruszamy się ponad 4-tonowym pojazdem i chcemy wjechać pod górę. Za to jeżeli chodzi o Sprintera. W nowym mamy jedynie dostępny reduktor według instrukcji 1,45 do 1, a w starszej wersji z testów wyszło mi 1,3 do 1. Niestety nie mam nagrania. Tak czy inaczej nazwałbym to jedynie spowalniaczem. A poza tym przy zakupie należy zwrócić uwagę, bo nie każdy Sprinter 4x4 był wyposażony w reduktor. Czasem to tylko skrzynia rozdzielcza bez wolnego biegu. Następnie zmierzyliśmy jeszcze głębokość brodzenia. I zazwyczaj w terenówce chodzi o to, żeby silnik nie zassał wody i mógł normalnie pracować. Dlatego często nawet montuje się snorkel. Ponieważ jednak pojazdy nigdy nie są do końca hermetyczne i biorąc pod uwagę dyskomfort mieszkania w gnijącej zabudowie, to w przypadku kampera przyjęliśmy jako kryterium wysokość podłogi w części mieszkalnej. Oczywiście przy w miarę sprawnym przejeździe i zakładając, że nie utkniemy,
woda nie dostałaby się tak szybko do wnętrza. Gdybyśmy jednak utknęli i zalali podłogę, to nie byłoby potem przyjemnie w tym mieszkać. I tak, dla Unimoga producent podaje od 80 do 120 cm. Dla porównania Land Rover na 32-calowych kołach to około 58 cm. Chociaż my mamy właśnie snorkel i dużo głębsza woda nie zatrzymałaby silnika. Sprinter na tych samych kołach 32-calowych to 70 cm do podłogi. Viveco mamy około 1 metra do podłogi, czyli porównywalnie z Unimogiem. Zarówno kampery, jak i auta wyprawowe mają wyżej środek ciężkości niż terenówki zwykłe. I dla stabilności na przychyłach nie bez znaczenia jest też szerokość pojazdu, a właściwie rozstaw kół. Gdyby dokonywać pomiarów zgodnie ze sztuką, to zastosowane koła i opony nie powinny mieć na to wpływu. Jednak ja postanowiłem zmierzyć dostępne dla mnie egzemplarze całościowo razem z kołami i w sumie uważam to za dobre obliczenia, ponieważ właśnie zmieniamy opony często po to, żeby mieć lepsze właściwości terenowe. Więc dla Iveco otrzymałem 212 cm, dla Sprintera 198 cm, czyli o 14 mniej, a dla Land Rovera 181 cm, czyli o 17 cm jeszcze mniej. A my mamy właśnie bardzo ciężki bagażnik dachowy i ten wąski rozstaw kół da się odczuć podróżując w górach. Przejdźmy teraz do komfortu podróżowania. Oczywiście jest to subiektywna ocena, bo każdy może mieć inne potrzeby i inne odczucia. Według nas najgorzej wypada Iveco pierwszej generacji. Jest głośne, mało wygodne, niewiele tam współczesnych udogodnień i nie spotkaliśmy się z wersją z klimatyzacją. Trochę lepiej prezentuje się Sprinter stary, jest dość głośny i bardzo rzadko wyposażony w klimatyzację, przynajmniej te wersje 4x4. Iveco drugiej generacji wypada już całkiem nieźle. Nasz wyposażony jest w pneumatyczne fotele i właśnie klimatyzację. Wnętrze też nie jest najgorsze, oczywiście daleko mu do osobówek, ale pamiętajmy, że mówimy tu o małej terenowej ciężarówce. Największą wadą jest chyba hałas, chociaż nie jest tak duży jak w starym Sprinterze. My planujemy dodatkowo wygłuszyć kabinę, myślę, że wtedy będzie całkiem przyjemnie w podróży. Nowy Sprinter to chyba najwygodniejsza opcja. Komfort podróżowania w trasie porównalibyśmy z naszym Land Roverem. Generalnie nie można mu nic zarzucić. Jeżeli chodzi o spalanie na trasie, to możemy jedynie się odnieść do nowszych modeli obu marek. I tak, dla Sprintera 316 na 32-calowych kołach przy prędkości 110 km na godzinę około pali tak mniej więcej 12,5 litra na 100 km. Iveco na oponach MT 37-calowych, około 15 litrów na 100 km, ale przy prędkości 90 km na godzinę. Dla porównania Land Rover to spalanie na poziomie 11,5-12 litrów na 100 km przy około prędkości takiej 100-105 km na godzinę. Co do awaryjności, to trzeba pamiętać, że to są wciąż 10-20-letnie pojazdy, więc wymagają ciągłej uwagi, czasem mogą się zdarzyć jakieś usterki, ale ogólnie są to dość dobre konstrukcje. Tak prawdę mówiąc, obecnie więcej problemów sprawiają nowe pojazdy, mają mnóstwo zawodnej elektroniki, wszystkie podzespoły często odchudzone do minimum, że często lądują w serwisach i to przy dużo mniejszych przebiegach niż miało to miejsce w przypadku ich poprzedników. Do tego plusem starszych pojazdów jest też ich większa prostota i to, że na wyprawie w mniej cywilizowane rejony łatwiej znaleźć mechanika, który je garnie, albo samemu można to zrobić przy użyciu przysłowiowego młotka i śrubokręta. Co do innych większych wad, to na pewno przy zakupie Sprintera należy dobrze sprawdzić blacharkę, bo ich użytkownicy narzekają na nadmierne rdzewienie. Sprawdźmy teraz wagę pojazdów. Głównie ma tu znaczenie granica 3,5 tony DMC i o tym będzie w następnym odcinku, kiedy będę mówił o przepisach. Jeżeli chodzi o Sprintera, to występuje też w wersji powyżej 3,5 tony DMC, ale nie jest ona konieczna do budowy kampera. Da się go zbudować na bazie 3,5 tonowej. To samo dotyczy się pierwszej generacji Iveca. Jeżeli natomiast chodzi o drugą generację Iveca, to jest odwrotnie. Istnieją wersje do 3,5 tony DMC z napędem 4x4, ale podwozie jest na tyle ciężkie, że musiałaby być to bardzo minimalistyczna zabudowa, żeby nie przekroczyć tej wagi. Tak więc raczej będzie to auto powyżej 3,5 tony DMC. Ale tak jak wspomniałem, jakie to ma konsekwencje, to postaram się omówić w następnym odcinku. A teraz podsumowując to wszystko, co powiedziałem. My uznaliśmy, że ciężarówka jest dla nas zdecydowanie za duża. Możliwości Unimoga nie wykorzystamy nawet w połowie. Jeżeli chodzi o małe pojazdy gabarytów T4 czy Deliki, to nie jesteśmy w stanie stworzyć w nich komfortowej zabudowy. Nowszy Sprinter W906 był dla nas za drogi, w szczególności patrząc na oferowane możliwości terenowe.
Co do starszego sprintera W903, to prawie zdecydowaliśmy się na jeden egzemplarz, ale biorąc pod uwagę właśnie słaby reduktor i nie najlepszy komfort w kabinie, stwierdziliśmy, że zamiast płacić za przeróbki, wolimy dołożyć do auta, w którym nie trzeba nic zmieniać w napędach. Dlatego doszliśmy do wniosku, że Iveco drugiej generacji jest dla nas najbardziej odpowiednie. Ja posiadam prawo jazdy kategorii C, więc DMC do 5,5 tony nie stanowi problemu. Obecnie waga pojazdu niespakowanego to około 4200 kg i należy na pewno o tym pamiętać w terenie, jednak nie jest ona jeszcze na tyle duża, że sprawia takie kłopoty jak przy ciężarówkach. Dla nas jest to najbardziej uniwersalna baza na terenowego kampera, ale tak jak już mówiłem, wybór podwozia 4x4 zależy od sposobu podróżowania. Jeżeli jeździsz w jedno miejsce i zostajesz tam ponad miesiąc albo dłużej, a dodatkowo chcesz zabrać na przykład sporo sprzętu sportowego czy innych rzeczy, to im większe auto, tym lepiej. Jeżeli częściej się przemieszczasz, a do tego podróżujesz po ciepłych krajach, gdzie więcej życia prowadzi się tak naprawdę na zewnątrz, to wówczas wystarczy mniejszy kamper. Z kolei, jeżeli chcesz eksplorować bardzo trudny teren, to na pewno przydadzą się zdolności terenowe Unimoga. Za to na szybkie, dalekie wypady, na przykład na tygodniowy urlop na Bałkanach, lepsze będzie auto ekonomiczne i wygodne w podróży, a do tego nie zawsze będzie potrzebna tak duża terenowość, wystarczy najprostszy napęd 4x4. A na weekendowe wypady na ryby wystarczy małe auto, w którym po prostu się prześpisz. Oczywiście ten odcinek nie wyczerpuje całej wiedzy odnośnie kamperów terenowych, bo o każdym z tych aut można by zrobić osobny film. Są też pojazdy, o których nie wspomniałem, jak na przykład Mercedes Vario 4x4, który wagowo jest czymś pomiędzy Iveco a Unimogiem, ale jest to tylko uterenowiona ciężarówka. Albo są też amerykańskie busy, ale to się z kolei wiąże z importem i wszystkimi tymi formalnościami związanymi. Jest też Mercedes 310D 4x4, zwany kaczką, ale tak naprawdę trudno znaleźć jakiś dobry egzemplarz. A prawdę mówiąc, za jakiś czas to samo będzie tyczyć się wszystkich terenowych pojazdów, bo tych aut wcale nie przybywa, a wręcz odwrotnie. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy zgodzili się udostępnić swoje materiały filmowe, żeby urozmaicić ten materiał. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że oglądaliście do końca i zapraszam na następne.